Polski e-commerce rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy jednym z bardziej dynamicznie rozwijających się rynków przez ostatnie 5 lat. Średnio rośniemy o 27% rok do roku. I wynika to z tego, że wskoczyliśmy na tą falę e-commerce'ową trochę później niż inne rynki zachodnie. I dlatego mamy teraz zdecydowanie większą dynamikę rozwoju. W co warto inwestować? Przede wszystkim w mobile. W to, żeby ta strona była dostępna do przeglądania na mobilu, ale też samą funkcjonalność przeglądania oraz jak najprostszy sposób wyjścia ze sklepu, czyli też w jak najprostsze płatności. E-commerce prężnie się rozwija rok do roku, natomiast jeżeli miałabym nakreślić te trendy, czyli powtórzę to, o czym opowiadałam, to zdecydowanie jest to smart shopping, natomiast ten smart shopper to nie jest ten smart shopper sprzed kilku lat, dla którego cena odgrywała znaczenie. Nie, dzisiejszy smart shopper to jest osoba, która poświęca swój czas, pomimo tego, że jest zajęty, do tego, żeby wyszukiwać okazje w internecie. Zdecydowanie takim bardzo mocnym trendem jest e-commerce, bo e-commerce był wczoraj, dzisiaj jest era e-commerce, czyli era mobile'a. Wiele osób myli lojalność z wyłącznością lub tylko z powracalnością klienta. I faktycznie z tej perspektywy to jest tylko jeden z 5 wskaźników lojalności, którym można zarządzać. To nic innego jak dać im tak zwany wartościowy powód do powrotu. Tak? To właściwie nie jest niczym skomplikowanym. Po pierwsze trzeba wiedzieć, kiedy planują ewentualnie kolejne zakupy, a następnie dopilnować, żeby w tym momencie być w ich top 3 miejsc zakupowych. Oczywiście optymalnie, żeby byłoby być w top 1, ale nie zawsze to jest możliwe. Jak miałbym podsumować, co jest dzisiaj najważniejsze w komunikowaniu handlu internetowym, to przede wszystkim dobry content, czyli dobre treści, tak zwany content marketing, przygotowanie dobrych opisów, być może rozszerzenie mediów i tak dalej, bo to pomaga i wyszukiwarkom, ale też tworzy lojalnego klienta. Druga rzecz z bardzo ważnych to jest wideo. Uważam, że kanały wideo to jest absolutnie najszybciej rozwijająca się rzecz w sieci i bardzo mocno warto w to zainwestować. Trzecią rzeczą natomiast to są relacje z liderami opinii, tudzież budowanie liderów opinii, bo oni zawsze pomagają sprzedać produkt i uwiarygodnić go w oczach konsumentów.